Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyły się konsultacje poświęcone nowej strategii demograficznej. W spotkaniu wzięła udział minister Marlena Maląg. Polityka prorodzinna to tworzenie państwa szczęśliwych rodzin, podkreśliła szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dlaczego ta rodzina jest w centrum naszej uwagi? Dlatego, że silne państwo może być tylko oparte na takim stabilnym, silnym fundamencie, jakim jest rodzina. Dlatego to właśnie w stronę rodziny kierowane jest szerokie wsparcie. To programy prorodzinne, takie jak Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, czy Maluch Plus. Kolejnym krokiem, który ma pomóc Polsce wyjść z pułapki niskiej dzietności, ma być nowa strategia demograficzna. To jest bardzo ważny dokument, który przede wszystkim pokazuje, jak powinniśmy wspólnie współpracować, tworzyć ponad podziałami politycznymi szeroką koalicję na rzecz wsparcia rodzin. To z jednej strony jest rząd, z drugiej strony są samorządy, ale także organizacje pozarządowe i pracodawcy. Zawiera on elementy, które zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez rząd są najistotniejsze dla Polaków myślących o założeniu bądź powiększeniu swoich rodzin. Stabilna polityka mieszkaniowa, stabilna polityka związana z miejscem pracy, z zatrudnieniem, z polityką podatkową, a także polityka zdrowotna i opieka nad dziećmi do lat 3. Konsultacje w sprawie nowej strategii demograficznej odbywały się dziś w Bydgoszczy. O szczegółach mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Na dzisiejsze konsultacje pani minister zaprosiła, razem zaprosiliśmy samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawicieli Rady Dialogu Społecznego, między innymi przedstawicieli związków zawodowych, pracodawców, organizacji społecznych. W strategii demograficznej znalazły się zapisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pracy ojców. Nie będą mogli oni zostać zwolnieni, jeśli oczekują narodzin dziecka. Pracodawcy zostaną też zmuszeni do tego, by szybciej zawierać z młodymi kobietami umowy na czas nieokreślony.